No witam wszystkich i bardzo serdecznie, nie widzę ze spodera taki zwykły gameplay, odcinek nazywa się zupełnie inaczej, panie pomyślcie, że to jest koniec. Otóż nic bardziej mylnego. Obiecałem wam w piątek, że zakończymy daily, nadchodzi to dopiero teraz. Dlaczego? A dlatego, że wczoraj pojawił się filmik jeszcze na naszym głównym kanale, właśnie z 6 czwartku, kiedy to nagrywałem, więc... No, złożyło się tak, że jeszcze do daily potrwało szczególnie. No i oficjalnie kończymy daily właśnie dzisiaj, czyli w niedzielę, moi drodzy. Słuchajcie, przez 3 lata robienia daily, które naprawdę z całym sercem robiłem dla was zajebiste, no ale no, musiało koniec końców wyjść, bo te 3 lata były dla mnie proste, ponieważ nic nie montowałem zupełnie tych filmików. Dopiero na początku stycznia, kiedy mój Damian już montował film i mój kolega, no to troszeczkę to się zmieniło, troszeczkę było więcej wyświetlenia, troszeczkę suby podskoczyły, za to was tam zdecydowanie serdecznie dziękuję za te subskrypcje, które się pojawiły przez ostatnie kilka miesięcy. No, 10 stycznia głównie do tego czasu pojawiło się plus 50 subów, czyli no naprawdę największy przyrost od momentu, kiedy ten kanał powstał. Za to was bardzo serdecznie dziękuję za takie zaangażowanie. No i lecimy dalej w świat widzowie, więc... No mam nadzieję, że dalej będziecie takie wyniki robić już w kolejnej edycji w tym roku. Teraz będzie troszeczkę luzu, będzie troszeczkę więcej montowania, troszeczkę lepsze filmiki, więc no tyle. Ale co się mam w tym odcinku powiedzieć? Przede wszystkim podsumujemy troszeczkę mini daily w iluś tam krokach, moi drodzy. Daily zaczęło się ze 1 stycznia, znaczy 1 lutego 2021 roku. Kończy się widzowie 11 lutego tego roku. To jest ponad 3 lata, czyli na dni, to jest ponad 1100 dni coś, liczasz na przykład. Więc to jest i tak duży tyle dni, to jest ponad 1100 dni, więc naprawdę, no kurde, no, naprawdę przyrost, suby, to naprawdę spoko. To jest ten cały okres daily, no to dopiero teraz troszeczkę by sobie wyszły, no ale i tak od momentu, kiedy tutaj trwało, no to troszkę lepiej szło na kanale. Dużo było wyświetleń, troszeczkę kontentu było. Wiecie, do mnie to daily się miało w 2022 roku, ale pomyślałem, że jednak je przedłużą do tego roku. No i dzisiaj oficjalnie je kończymy, widzowie. Oczywiście to jest takie testowe, bo nie wiem, jak wyjdzie mi nagrywanie filmiku na przykład co 2 dni, albo co 3 dni. Pewnie chujowo. Więc nie wiem, czy się przyzwyczaję. No ale jeżeli tak, no to na pewno pojawi się też się niedługo znowu z powrotem daily. Na pewno się pojawi z powrotem daily, ale w lepszym wydaniu, więc... no. Aha, jestem tutaj, poczekajcie, ja widzowie. No i chuj widzę. Znaczy skończyłem, no chyba na niczym. A, że daily oficjalnie się powróci, ale dopiero nie wiadomo w jakim stylu. Znaczy wiadomo w jakim stylu, tylko po prostu muszę przetestować kilka wariantów. Czy lepiej będzie nam z daily, czy lepiej bez. Więc najpierw mamy taki luzik, że tak to powiem. Właśnie, mamy na początku taki luzik, czyli będzie troszeczkę mniej filmików na kanale. No ale jeżeli to źle wypali, będzie mi chujowo, no to wtedy pojawi się z powrotem to daily, więc no, chyba spoko, moi drodzy. No nie wiem, co miałem w tym odcinku powiedzieć, no chyba krótki odcinek. Nie wiem, co mogę tu wam powiedzieć w tym odcinku, co mogę tutaj przedstawić, widzowie. No tyle mogę tutaj przedstawić, tego takie podsumowanie daily w sumie. No nie wiem w sumie, no, co mogę tu jeszcze powiedzieć. Wiadomo, no, nie wiedziałem nad tym filmikiem, dużo się dzieje, po prostu podsumowanie takie malutkie daily. No trzeba byłoby wszystkie te odcinki zobaczyć, więc no jedźcie. Ale no naprawdę daily od 2021 roku do tego roku, no super no. No ale no cóż, no trzeba iść do przodu widzowie. No i chyba to tyle będzie w tym odcinku, no chyba tutaj nic nie będę nagrywał tak szczerze. Bo normalnie to jak miałbym lepsze nagrywki, miałbym lepszy sprzęt, no to wtedy pokazywałbym wam te wszystkie odcinki, co bym tu nagrywał. No ale teraz nie ma sensu tak szczerze, no po co, no nie? Więc no naprawdę tutaj nie ma co się myśleć. No i co? Tyle z odcinka, małe podsumowanie daily. 1100 dni
czyli ponad 3 lata daily, za które wam serdecznie dziękuję. Ale co, lecimy do przodu. Aj, mogę wam powiedzieć, jakie mamy teoretycznie plany na to, moi drodzy. Filmiki będą co 2 dni, co 3 dni, w zależności jak to wyjdzie w sumie w planie. Bo chcę, żeby to mój kolega przede wszystkim montował. Do tego zakończył to daily jednak teraz w sumie. No jak gdyby nie ten tosty czwartek, to pewnie daily by zakończyło w piątek. I dopiero dzisiaj by się pojawił odcinek zwykły z gameplayu. Natomiast najbliższy odcinek, jak dopiero się pojawi we wtorek, no po raczej, jak nie zdążę, to i tak zmontuję ten odcinek, no po innej opcji nie ma. No i co 2 dni będziemy wrzucać te odcinki, co 3, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. No i obiecałem mojemu koleżu, że będziemy to robić właśnie do końca lutego, na zasadzie jak to się spisze, moi drodzy. I przez ten czas obiecuję wam najbardziej porąbany kod. Przede wszystkim wreszcie będzie EAFC 24. Serię na pewno zrobimy, kariery menedżera na pewno zrobimy, więc na to wyczekujcie na pewno. No i co? Tyle. Co 2 dni będą materiały. Pojawi się na pewno nowa seria właśnie z EAFC, w sumie mogę powiedzieć. I tyle w temacie. No i co? I normalne gameplaye przede wszystkim. Fortnite może będzie, chyba się na noście raczej skończymy tą serię. Ale zobaczymy. Tak szczerze. Ale no cóż. Więc no. Co 2 dni będą odcinki. Na drugim kanale też będą odcinki. Tam też się postaram co 2 dni. Że coś troszkę może będzie luźniej. Ale no zobaczymy, widzowie. Tyle w tym materiale. Idziemy do przodu. Tyle z podsumowania daily. 1100 dni. Serdecznie za nie dziękuję. Ale trzeba iść do przodu i widzimy się, widzę, dopiero za 2 dni w materiale, moi drodzy. Do zobaczenia. Yo.